nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się wszystko stanie, mówi Pan Zastępów. To hasło pochodzi z Księgi proroka Zachariasza z 4 rozdziału 6 wiersza. Będzie przyświecało niedzieli zesłania Ducha Świętego. Znajdujemy się, drodzy, w kościele ewangelickim w Byczynie, który jest bardzo bogaty w swoją symbolikę. Jeśli chodzi o zesłanie Ducha Świętego, wiemy dobrze, że apostołowie zaczęli mówić w językach rozumiałych tym, którzy byli z obcych krajów. I tak wokół prezbiterium, wokół ołtarza znajdują się medaliony. Pod tymi medalionami są napisy w różnych językach. Dobrze wiemy, że dzisiaj współcześnie języka jest się bardzo trudno nauczyć, trzeba bardzo dużo czasu poświęcić. Natomiast apostołowie zdumieli tych, którzy wiedzieli, że nie są w stanie powiedzieć ani słowa w ich języku. Zaczęli do nich mówić językiem rozumiałym. I nie dzięki ich sile, nie dzięki ich mocy, lecz dzięki Duchowi Pana, Pana Zastępów. Wsłuchajmy się w tekst, który będzie odczytywany w kościołach w pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Moc Ducha jest niepojęta. Jego działanie jest niezrozumiałe dla człowieka. Dlatego też powinniśmy prosić Pana Boga, by rozpalił ogień swojego Ducha w naszych sercach. Byśmy mogli tak samo jak apostołowie mówić zrozumiale do ludzi o Chrystusie. Czyż nie jest to ważne w Kościele, by zwiastować tego, który ma moc, siłę i potęgę, tego, który jest Tworzycielem Wszechświata i Świata? Dla nas jest to niezrozumiałe, niepojęte. Wiele rzeczy, wiele sytuacji w naszym życiu wydarza się. W pewne rzeczy, w pewne sprawy wątpimy. Jednak kiedy zaufamy Panu Bogu, kiedy Mu ufamy z całego serca, On jest w stanie nas zadziwić, zaskoczyć, rozpalić ducha. I nie w nas tkwi taka siła, nie w nas tkwi taka moc, lecz w Jego Duchu. Niech ten Duch Boży nie rozbrzmiewa tylko w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego, lecz przez całe nasze życie. Drodzy, serdecznie Was zapraszam na najbliższe nabożeństwo do naszych kościołów. Pozostańcie z Bogiem.